około godziny 12 dyżurny Państwa Kierowania Jaworskiej Komendy otrzymał zgłoszenie o pożarze w miejscowości Wiadrów. Do tego zdarzenia zadysponowane zostały 4 zastępy ratownicze z JRG Jawor oraz zastępy z jednostek OSP z Wiadrowa, z Paszowic oraz Marcinowic. Okazało się, że doszło do pożaru budynku warsztatowego. W momencie przybycia na miejsce zdarzenia pierwszych sił zastano pożar w pełni rozwinięty. Początkowo strażacy podali 2 prądy gaśnicze. Po dojeździe kolejnych sił kolejne 3, łącznie 5 prądów gaśniczych. Zbudowano zasilanie wodne w oparciu o sieć hydrantową. Pożar został dosyć szybko zlokalizowany. W tej chwili trwa oddymianie całego obiektu. Na miejscu znaleźliśmy butlę z acetylenem. Została ona schłodzona. Część zastępów jest przedysponowana już do bazy. Dzięki szybkim działaniom udało się nie dopuścić do rozprzestrzenienia się pożaru na pozostałe obiekty. W pobliżu znajdowało się szereg maszyn rolniczych, kombajny, ciągniki, a także budynek mieszkalny. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.